Dzień dobry, witamy Karolinę Kucharczyk. Dzień dobry. Jesteśmy na Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce w Krakowie i rozmawiamy o tym, co pani osiągnęła dzisiaj tutaj. No skoczyłam w fajnym stylu, 5,93, nastawiałam się na 6,20, ponieważ na treningach skakałam około tu już 6,10 i niestety na spalony miałam tylko 4 próby. No to są równe te skoki. Ja wiem, że wystrzelę w tą formę, bo jest 5,93, 5,91, 5,88, także to idzie w dobrym kierunku. Na razie mnie trochę rwie noga, no nie chciałam po prostu szarpać jej. Docelowa impreza jest tak naprawdę za miesiąc, Mistrzostwa Europy we Francji i tam ma być wisienka na torcie. Okej, czyli teraz tak, dbamy o to, żeby nie było kontuzji, no i przygotowujemy się do Francji, które te mistrzostwa są w lipcu. Tak. A następne po Francji? Jakie Francji, plany? No właśnie jest miesiąc jeszcze przerwy i są też Mistrzostwa Europy APC w Berlinie. Okay. I też tam będę skakać w dal, bo we Francji będę skakać w dal, trójskok, 200 metrów i płotki. Mhm. Chcę po prostu tę konkurencję jakoś tam pogodzić. Mhm. Mam nadzieję, że mi się uda. No a w Berlinie już APC, no bo to już jest pod Tokio, skok w dal i też musi być dobrze. Okej, okay. I to jest plan na ten rok. A przyszły? No przyszły rok, no Mistrzostwa Świata. Także no też tam się na pewno będę przygotowywać i w góry zaliczę, no bo to jest wszystko pod sezon, tak naprawdę się przygotowanie i góry trzeba zaliczyć i obozów parę. Teraz mam 4 obozy w tyłku, ze przeproszeniem, jestem po macierzyńskiej przerwie, 1,5 roku nic nie robiłam. I można twierdzić, że już jest, mój synek ma rok, a ja już skaczę prawie 6 metrów, nie? To się no tak, bardzo cieszę. Nie, no to jest super, to jest w bardzo krótkim czasie, bardzo szybki powrót do formy, tak, prawda? Tak. No to super, to bardzo się cieszymy, że tutaj mogliśmy panią spotkać i porozmawiać i życzymy wszystkiego dobrego i trzymamy kciuki. Trzymajcie. Super, dziękuję. Dzięki.